piątek, 29 marca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Czy jeden głos może zmienić wynik wyborów? To zdarza się nieczęsto, ale już kilkadziesiąt głosów jak najbardziej. Teraz naszą uwagę zdominowały święta. We wtorek wrócimy jednak do wyborczej rzeczywistości. Dlaczego warto zagłosować i jak duże znaczenie ma nasz głos? Paweł Jędrusik. Żeby wziąć udział w wyborach, i to nie tylko samorządowych, w zasadzie trzeba spełnić jeden warunek. Głosować mogą osoby pełnoletnie, które mają pełnię praw publicznych i ujęte są w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. I choć brzmi to skomplikowanie, to wcale takie trudne nie jest, a o tym, że każdy głos ma znaczenie, przekonuje Marcin Kozik, który kilka lat temu dostał się do Rady Miejskiej w Jaworznie, mając poniżej 200 głosów. Każdy głos ma znaczenie, ale tak naprawdę w wyborach samorządowych potrzebny jest zespół. Zespół ludzi, którzy będą pracowali na listę, na komitet wyborczy. Najlepiej, żeby te listy były kompletne, pełne, bo wówczas mamy szansę na to, aby ktoś z list uzyskał ten mandat. Ja jestem takim przykładem, gdzie komitet wyborczy w Jaworznie, nowy komitet niezależny, bezpartyjny, miał pełne listy, każdy z tego komitetu pracował i udało się uzyskać mandat. Ale nie tylko w przypadku radnych. Mała liczba głosów może zmienić wynik wyborów. Podobnie jest w przypadku wyborów prezydenckich. W 2010 roku o prezydenturze Chorzowa rozstrzygnął bodajże 170 głosów, więc to nie tylko na poziomie Rady Miasta. Oczywiście takie przypadki, jeżeli chodzi o wybór prezydenta, burmistrza czy wójta, są rzadsze. Rzadsze, co nie znaczy, że się nie zdarzają, a 7 kwietnia po prostu warto spełnić swój obywatelski obowiązek. Dziś Wielki Piątek. To w Kościele katolickim upamiętnienie męki i śmierci Jezusa na krzyżu. Jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy w kościołach nie są sprawowane msze. Dla ewangelików to najważniejsze święto. Wielki Piątek jest dla luteran dniem ustawowo wolnym od pracy. Fatima Orlińska. Wielki Piątek to dla ewangelików najważniejszy czas w całym roku liturgicznym. Moment, w którym warto się zatrzymać i przez pryzmat śmierci Jezusa na krzyżu spojrzeć na zmartwychwstanie. To mocne przeżywanie duchowe, dlatego w kościele ewangelickim obowiązują szaty koloru czarnego. My świętujemy już od samego rana, to jest pierwsze. Mamy ustawowo zagwarantowany dzień wolny od pracy, także dzisiaj Wielki Piątek więcej ludzi niż zwykle przychodzi na nabożeństwo, bo chcemy stawać wspólnie pod krzyżem Jezusa Chrystusa, no bo krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, w tym krzyżu jest nasze zbawienie. Bez Wielkiego Piątku, bez śmierci krzyżowej nie byłoby zmartwychwstania, byłoby radości zmartwychwstania, dlatego tak bardzo zwracamy uwagę na ten Wielki Piątek. Co również charakterystyczne u ewangelików, to właśnie w Wielki Piątek wierni gremialnie przyjmują Komunię Świętą. Dla wiernych Kościoła katolickiego to z kolei dzień, w którym przed świętowaniem Wielkanocy mogą się wyspowiadać. Czas na solidny rachunek sumienia, żal za grzechy, szczerą spowiedź oraz pokutę. W wielu miejscach konfesjonały przyjmują do późnych godzin wieczornych. Wielki Piątek to jest jedyny dzień, podczas którego Kościół nie sprawuje mszy świętej. Jeśli chodzi o takie przepisy związane z praktyką, no to jest to też dzień wstrzemięźliwości i ścisłego postu, czyli 3 posiłki i bez mięsa oczywiście. Natomiast w centrum Wielkiego Piątku jest krzyż, czyli śmierć Jezusa, którą rozważamy. No i liturgia, mimo że nie ma mszy świętej, jest liturgia w centrum, której jest adoracja krzyża. To jest dzień, w którym rozważamy właściwie centralną prawdę naszej wiary, czy wstęp do tego, co będziemy przeżywali w niedzielę, bo na krzyżu, na śmierci Jezusa się nie kończy. Tym centralnym punktem to jest zmartwychwstanie, czyli ta eksplozja życia i radości, na którą oczekujemy. Zarówno dla katolików, jak i ewangelików Wielki Piątek jest dniem przede wszystkim wyciszenia i zadumy. W kościele ewangelicko-augsburskim nie celebruje się święcenia pokarmów czy budowania grobów pańskich. Wczoraj informowaliśmy o najstarszych kandydatach w wyborach samorządowych, a dziś przyjrzymy się tym na drugim biegunie, czyli najmłodszym. Jaki mają plan na swoje miasto? O tym Paweł Jędrusik. Ponad 40 kandydatów w całym regionie to osoby bardzo młode, mają po 18 lat. Wśród nich jest Wiktoria Tomczyk, która do Rady Miejskiej w Świętochłowicach chce się dostać z komitetu Daniela Begera.
Zdecydowałam się kandydować, ponieważ chcę dać głos młodym osobom. Uważam, że każde pokolenie zasługuje na swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej, no i mam realne pomysły i realne działania, które po prostu chciałabym zrealizować. I z podobnym podejściem w wyborach startuje wielu młodych ludzi, także w Zabrzu. Uważam, że jako osoba, która już od 3 prawie lat działa, uważam się za osobę kompetentną, żeby spróbować wprowadzić ten głos młodzieży do naszego samorządu. Z kolei Paweł Cach, który kandyduje z Komitetu Szymona Michałka, ma już konkretny plan na zmiany w Chorzowie. Na pewno wprowadzić więcej zieleni, więcej drzew, zminimalizować parkingi. Na pewno przyda się klub młodzieżowy dla młodzieży, żeby młodzież się mogła rozwijać. Co tak jeszcze, to na pewno zintegrować lokalną społeczność w dzielnicach, więcej dyżurów radnych. Bo to nie wiek jest najważniejszy, ale działanie na rzecz własnej, lokalnej społeczności. Tragiczny wypadek w Bytomiu. Na trasie ze Stolarzowic w kierunku ulicy Strzelców Bytomskich z niewyjaśnionych przyczyn kierujący osobówką zjechał z trasy i uderzył w drzewo. 51-letni mieszkaniec Koniecpola zginął na miejscu. Karolina Komada. Do wypadku doszło przed godziną 8 rano przy ulicy Dąbrowa Miejska. Kierujący Volkswagenem Polo zjechał z trasy i uderzył w drzewo na prostym odcinku drogi. Strażacy na miejscu stwierdzili, że mamy osobę poszkodowaną w samochodzie i osoba ta nie daje nam żadnych oznak życia. Działania straży polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jeszcze w pojeździe. Jednocześnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do tej osoby i ewakuowano ją na zewnątrz pojazdu. Mimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Jak się okazało, to 51-letni mieszkaniec Koniecpola. Na miejscu pracowali policjanci przy udziale prokuratora. W chwili obecnej śledczy będą wyjaśniać przyczyny zdarzenia. Na ten moment nie wiadomo, z jaką prędkością jechał samochód. Sekcja zwłok ma pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia. Na ostatniej prostej przed wyborami kandydaci zabiegają o poparcie nie tylko mieszkańców, czyli potencjalnych wyborców. Do Jaworzna przyjechał dzisiaj minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i wsparł kandydaturę Michała Kirkera na prezydenta tego miasta. Paweł Jędrusik. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski kandydaturę Michała Kirkera, którego popiera Koalicja Obywatelska, skomentował krótko. Ci, którzy tutaj rządzą, jak rozumiem, już się zasiedzieli. Pora na zmianę. W trakcie wizyty w Jaworznie minister oglądał tereny jaworznickiego obszaru gospodarczego, czyli miejsca, które ma potencjał inwestorski. KPO już załatwione, praworządność wraca, a to rzecz bardzo ważna dla inwestycji. Marka Polski też się zwiększa, więc będzie więcej inwestycji w całym kraju. Mamy nadzieję, że także tu. To jest bardzo istotny element sprawiedliwej transformacji i tego, aby miejsca pracy w Jaworznie po prostu były, bo mieszkańcy tego oczekują. Na spotkaniach, na mieście, mieszkańcy wielokrotnie mnie o to pytają. Panie Michale, co z miejscami pracy? Dzisiaj nie jesteśmy konkurencyjni na tle takich miast jak Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza czy Tychy. Najwyższa pora to zmienić. W Jaworznie o fotel prezydenta powalczą łącznie 4 osoby. Nie tylko pisanki i palmy. Na koniec o nietypowych tradycjach wielkanocnych. Pucheroki, turki czy dziady. To tylko niektóre z nich, te bardziej przypominające bożonarodzeniowe kolędowania. Turki występują tylko w niektórych regionach Polski. Karolina Komada obserwowała dzisiejsze do nich przygotowania w Koziegłówkach. Tradycyjnie, czyli jak? Malując pisanki, przystrajając koszyk ze święconką lub gotując potrawy wielkanocne. W wielu domach tak, w Koziegłówkach, zaledwie 30 km od Częstochowy, kultywowana jest jednak wyjątkowa i rzadko już spotykana tradycja. Pan Damian w okresie wielkanocnym pilnuje grobu pańskiego, początkowo jako Turek, a teraz już jako marszałek i tak od 15 lat. Że wojsko brało udział w tej odsieczy wiedeńskiej, szabla. Aby jakoś odpierać ten atak wroga. Turki to nic innego jak przebrani mężczyźni z maskami na twarzy wyrażającymi grozę lub groteskę, pilnujący grobu Jezusa od Wielkiego Piątku do rezurekcji. Tradycja ta sięga XIII wieku. Dążą do tego, że wzięło się to od krucjaty, od sieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego, gdy Osmanowie, Turcy zostali pogromieni.
nasze wojsko nie chciało w zniszczonych mundurach się zaprezentować lokalnie, więc przybrało stroje te kolorowe, czy janczarów, czy innych jednostek. I tak przebrane wojska wróciły do Polski w okresie Wielkiej Nocy i zaczęły pilnować grobu. Tradycja Turków została zakazana przez władze carskie, a następnie wznowiona w 1917 roku. Teraz to już nieodłączny element Wielkanocy. Pięknie, bardzo ładnie. Bardzo mi się to spodobało. I straż, i Turki. Zmieniają się tam coś, 20 minut, bardzo ładnie. No tak, to było od lat. I wie pani, od moich dziecięcych lat. I tak to jest. Piękna i wyjątkowa tradycja, którą warto pielęgnować. Choć obecny proboszcz nie miał wcześniej styczności z taką tradycją, to prędko zaakceptował wartę przy grobie Chrystusa. Przeżycie bardzo dynamiczne, kiedy jest rezurekcja i kiedy celebrans ogłasza Chrystus zmartwychwstał. I wtedy cały ten orszak, cały ten oddział młodzieży Turków przewraca się. Tu ogromny huk w tej świątyni, bo oni się przewracają, rażeni tą wieścią, że Jezus zmartwychwstał. Każdy Turek ma na sobie maskę, kolorową bluzę i spódnicę, a także tarczę i pikę symbolizującą broń, ale nie tylko. Pika dodatkowo służy, aby młodzież postukiwała młodym pannom między nogami, aby im pokazać, że są, że tak powiem, atrakcyjne. Zwyczaj ten został przeniesiony do sąsiadujących wiosek Winowna, Ilgoty, Mokrzesz. Natomiast w całym kraju tradycja Turków występuje również na Podkarpaciu. Tam powstają nawet pomniki Turków. Tradycja w pewien sposób w tej chwili, nazwijmy to, prężnie się rozwija z tego względu, że praktycznie od 1994 roku, kiedy odbyła się pierwsza ogólnopolska parada Wielkanocnej Straży Grobowej, tych oddziałów, tych miejscowości, które kultywują ten zwyczaj, tam nie ubywa, a wręcz przybywa. To znaczy powstają nowe parafie i tam ta tradycja jest przenoszona. W miejscowościach, gdzie ta tradycja zanikła, jest reaktywowana. Co więcej, do tych oddziałów zaczynają dołączać również kobiety, dziewczyny. Nie tylko na Podkarpaciu w warcie uczestniczą dziewczyny. W Kozie Główkach również od 2 lat przy grobie Jezusa można spotkać kobiety. Wszystko po to, by kontynuować tę unikatową wielkanocną tradycję. Taki był piątek. Do zobaczenia, wesołych i spokojnych świąt.